Muszę powiedzieć, że walka o awans do meczu o Mistrzostwo Świata rozpoczęła się z przytupem. Bardzo ciekawe partie już w pierwszej rundzie. Tutaj poszedł dosyć klasyczny wariant partii hiszpańskiej i właściwie takie nowe podejście zostało zastosowane w momencie Hetman E1. Hetman E1, wiadomo, że na tym najważniejszym turnieju, no to zawodnicy wyciągają swoje absolutnie najlepsze przygotowanie debiutowe i Hetman E1 mega ciekawe posunięcie, ponieważ nakłada dodatkową presję na tego skoczka, który na E4 jest bardzo aktywny i też pozbywa się związania, które bywa upierdliwe. Co ciekawe, bicie na F3 wcale nie jest jakieś mocne, bo jak tutaj skoczek odejdzie, można go nawet zgonić na jak najgorszą pozycję i później te piony ruszają dalej i tutaj o dziwo, król białego jest całkowicie bezpieczny i biały może sobie atakować dalej centralnie. Więc w partii pan Ramesh Babu Pragnananda, spróbuj wymówić teraz to imię i nazwisko. Dużo ćwiczeń mi zajęło, żeby Pragnanandę ogarnąć. No ale dobra, w partii skoczek C5 ewakuacja, biały kontynuuje rozwój i tutaj król H1. Kolejne bardzo interesujące podejście, ponieważ okazuje się, że ten skoczek może zostać wycofany na G1, więc na startową pozycję, tylko po to, żeby wrzucić posunięcie F4 i tutaj centralnie tymi pionami pojechać, żeby zaatakować czarnego króla, więc takie podejście no, dosyć interesujące. W partii skoczek B3 teraz bicie nastąpiło i doszło finalnie do takiej struktury. I tutaj Pragnonanda miał naprawdę grube problemy, bardzo długo się zastanawiał. Inna sprawa, że zawodnicy mają dużo czasu, żeby się pozastanawiać, ponieważ partie są grane tempem 2 godziny plus 30 minut po 40 ruchu i plus 30 sekund od 41 posunięcia, więc tego czasu, żeby porozmyślać, jest bardzo dużo. No i teraz zobaczcie, że Alireza ma tutaj bardzo prosty plan, no bo zagra skoczek D3, zagra F4, zagra F5 i tutaj atak centralnie, czy też trochę na skrzydle królewskim rozwija się naprawdę zdrowo. Więc pan Ramesh Babu miał tutaj problemy, żeby jakoś ten atak powstrzymać. No i finalnie czarny wpadł na pomysł przerzutu tego hetmana. No i w ogóle zachował tutaj zimną krew młody arcymistrz. W ogóle ten turniej kandydatów tegoroczny pod względem średniej wieku, no to jest najmłodszym turniejem kandydatów w historii, bo średnia wieku zaledwie 26 lat, więc naprawdę bardzo, bardzo niska. No ale mamy Gukesha, który ma 17 lat, Pragnananda też coś koło tego, chyba 18, także czy też 17. Bardzo, bardzo młodzi zawodnicy, no Alireza też, no już nie jest aż tak młody, no ale też wiadomo, bardzo młody zawodnik, Vidit też. No dobra, więc w partii Hetman E2 biały tutaj przyciska teoretycznie przynajmniej po linii G. Natomiast bardzo ciekawe jest to, jak role w tej partii się odwróciły, bo wszystko zmierzało w kierunku, żeby biały tutaj właśnie skonstruował atak, żeby faktycznie coś tutaj na królewskim przycisnąć, a Pragnananda po prostu zrobił roszadę, więc praktycznie wydaje się, że wszedł w paszczę lwa, a dodatkowo sam przeszedł tutaj do atakowania. Zobaczcie, w partii wieża H6 grozi mat. Więc biały musiał się obronić. No i teraz czarny przyciska tutaj tego słabego piona z F4. I biały musi naprawdę niezwykle precyzyjnie podejść tutaj do tematu, żeby nie dostać kompletnie przekichanej pozycji. W partii Hetman F2, wieża F6, czarny tutaj gra na docisk, no i Hetman F7. I zauważcie, że ta presja na F4 jest kolosalna. Mało tego,
Pragnananda tutaj nie odpuszcza. No muszę przyznać, że bardzo fajne, bardzo złośliwe zagranie w wieża H5. Jeszcze tutaj tylko tej wieży brakuje, żeby ona przycisnęła piona z F4. No i tutaj problem po stronie białego będzie po prostu ogromny. Więc co tutaj Alireza z Francji jest w stanie zrobić? No tak jak na pierwszy rzut oka się przyjrzymy, no to właściwie wydaje się, że Alireza no, może się co najwyżej pogodzić z losem, że tutaj ciężko tego piona F4 jest uratować, no i po prostu pozycja tragiczna. Natomiast nie bez powodu. Alireza ma 2760 elo. Faktycznie gość jest mega kreatywnym zawodnikiem. No i w partii nastąpiło A4. Czarny tutaj dociska punkt H2, więc biały obronił. No i tutaj w ogóle pion został poświęcony. W jakim celu? Otóż pan Alireza przywalił tutaj posunięciem skoczek C5. Bardzo fajne taktyczne zagranie, ponieważ teraz, jeżeli skoczek zostanie zbity, no to wieża wjeżdża na E8. No i partia się oczywiście kończy. Ale bicia oczywiście nie są przymusowe, więc zobaczcie, jakie tutaj wymiany ciosów następują. Bicia nie są przymusowe i czarny przechodzi po prostu do kontrnatarcia. I w partii w ogóle nastąpiło skoczek bije E6, co jest niezwykle jadowitym zagraniem, ale nie najlepszym zagraniem, obiektywnie. Najlepsze tutaj było zagranie wieża G2. Bo okazuje się, że zbić znowuż nie można ze względu na wjazd na G7 i wjazd na E8. No i tutaj król czarnego zostałby w takim scenariuszu po prostu upolowany. Więc wieża z E na G2, bardzo kłopotliwe zagranie. No i tutaj właściwie czarny miałby jeden, jedyny ratunek, ale jest to motyw, który poszedł w partii, więc zobaczcie, co poszło w partii. W partii poszło bicie na E6, hetman zbił na G4 i skoczek G5. I tutaj problemy są naprawdę kolosalne. Jeżeli przykładowo, to jest jedno z najpiękniejszych zagrań. Patrzcie, jeżeli przykładowo czarny zbije na F4, no to teraz wchodzi szachulec na E8, wieża musi pójść na F8 i tutaj wchodzi przepiękne hetman F2. No hetman F2 naprawdę eleganckie zagranie. Zbić tutaj nie można, bo szach i mat, a biały sam grozi biciem na F8. Przykładowo wieża F6 nie ratuje, bo nastąpi szach i mat. No to coś naprawdę przepięknego. Więc jak się tutaj uratować? No bo wydaje się, że Pragnananda no to właściwie mógłby się poddać. To tutaj ten wjazd na E8 wydaje się być kompletnie nie do zatrzymania. Okazuje się, że młody zawodnik z Indii znalazł tutaj dwa genialne ruchy, które rozwiązują jego problemy. Skoczek E5 i po biciu na E5 wieża bije H2 i to jest jedyny sposób, żeby tutaj faktycznie przeżyć. I partia zakończyła się remisem poprzez wiecznego szacha. Dymów też nie brakowało w partii Gukesha z Viditem. Tutaj poszedł no taki klasyczny wariant, można powiedzieć, to widzieliśmy już milion razy. Chociaż trzeba powiedzieć, że dosyć świeża idea tutaj wjechała. Nie jest to nowa idea, ale dosyć rzadko spotykana. Mianowicie wieża A2. No i w sumie, jakby się tak zastanowić, nietypowe zagranie, rzadko kiedy w ten sposób wieża wchodzi do akcji, ale faktycznie jest to bardzo problematyczne dla czarnego, ponieważ zaraz ta wieża zamelduje się na D2 i presja na punkt D5 będzie przeogromna, więc no ciężko będzie tak najzwyczajniej w świecie nie zostać z pionem mniej. Więc co tutaj zrobił Vidit? Vidit na dłuższy czas się zamyślił i zdecydował się odpowiedzieć skoczkiem na E5 i później wybił na F3. No i tutaj już
Mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ struktura pionowa została mocno zmieniona. Tutaj biały ma popsutą strukturę pionową na królewskim, więc może to oznaczać jakieś problemy z bezpieczeństwem monarchy. Ale z drugiej strony, no jest też już poczwórna presja na piona D5, więc też ciężko będzie tutaj delikwenta zabezpieczać. I w partii czarny odpowiedział roszadą, poszło goniec B2, A5, no i tutaj zaczęły się dziać rzeczy niestworzone. Przede wszystkim cofnijmy się na moment, co by było, gdyby wzięty został pion. Okazuje się, że tutaj po wybiciu, no to jest tragedia, bo faktycznie ta presja po linii D byłaby ogromna, ale czarny może zachować fajne możliwości po prostu E5. Ponieważ teraz biały zdobył piona, ale w sumie ten pion D5 tak naprawdę jest takim zdrajcą, bo blokuje tutaj połowę białego wojska, więc okazuje się, że bez pionka też można żyć czarnymi. Natomiast w partii poszło goniec B2, A5, no i teraz nastąpiło wybicie na D5. I już tak optycznie widać, że idzie to w złym kierunku dla białego. Dlaczego dla białego? No bo Gukesz został tutaj przecież z królem w centrum, więc im bardziej centrum się otworzy, tym większe będą problemy z królem, prawda? Dosyć logiczne. No i teraz w partii nastąpiło posunięcie E5, więc po prostu ofiara piona. Na co Gukesz odpowiedział skoczkiem na B5. W sumie można by sobie pomyśleć, że idealnym pomysłem to byłaby taka blokada na maksa, żeby utrzymać pozycję maksymalnie zamkniętą, no i co by nie mówić, pion więcej to pion więcej. Natomiast rekompensata za poświęcony materiał byłaby tutaj spora, ponieważ czarny mógłby się zdwoić nawet wieżami po linii C, a biały ma trochę problem z koordynacją, no bo no ciężko tutaj zdecydować się na robienie krótkiej roszady, kiedy to skrzydło królewskie jest na tyle rozprute. Bardzo dużo słabości. Więc w partii nastąpiło skoczek B5, czarny zbił na B4, biały zbił na D6, hetman odbił. No i teraz trzeba powiedzieć, że no pozycja jest niezwykle chora. Ponieważ jest bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne związanie. Właściwie czarny ma tutaj mega prymitywny plan. Zauważcie, jeżeli ta wieża wjedzie na A2, no to już są ogromne problemy. Bo wieża jest związana, więc tutaj presja po drugiej linii jest ogromna i nawet czarny po prostu sobie odbije i jeszcze drugą wieżę wprowadzi do akcji, więc czarny ma tutaj bardzo łopatologiczny plan. No i właściwie jak tutaj te kłopoty rozwiązać? W partii nastąpiło hetman C2 i teraz Widit no zastanawiał się bardzo długo. Zobaczcie, 36 minut zostało mu na zegarze, a miał godzinę 16. Więc tutaj 40 minut myślał nad tym ruchem, ale muszę powiedzieć, że znalazł naprawdę piękne zagranie. Nie było to idealne zagranie, ale naprawdę piękne. Co się dzieje po biciu tego gońca? Wieża wjeżdża na C8, hetman musi odejść i skoczek wjeżdża na E4. I teraz, jeżeli nastąpi F3, trochę przyznam szczerze, ciężko jest znaleźć jakieś ruchy, bo czarny chce też wieża A2 zagrać. W każdym razie, jeżeli F3, no to wchodzi bicie, hetman B3, grozi wjazd na C2, grozi wjazd na A2, pozycja białego króla jest kompletnie rozjechana. Więc goniec G4, groźba wieża C8, jest też groźba bicia na F3, wygląda to naprawdę świetnie, no ale jest jedna defensywa i Gukesz oczywiście ją znalazł. Zagrał goniec C3, goniec B2, no i tutaj po prostu partia zakończyła się remisem przez powtarzanie posunięć. Więc w pierwszej rundzie turnieju kandydatów mamy 4 remisy,
Ale trzeba powiedzieć, że te partie były naprawdę interesujące. Więc zapraszam Was oczywiście na streamy z turnieju kandydatów, rundy o 20:45. Na czeską Polska komentarz leci na żywo, oczywiście po polsku. No i przede wszystkim zapraszam Was za tydzień na turniej do Lublina. 13 kwietnia w Galerii Olimp robię turniej. Więc miło mi będzie, jeżeli się zapiszecie, zagracie, a też o 19 po turnieju będzie takie afterparty w klubie Masters w Galerii Olimp. Tam są kręgle, bilard, stoliki, wiadomo, więc popykamy sobie w szachy, więc będzie fajnie, nagrody też mam ogarnięte, bardzo zacne, także grzech nie skorzystać z takiego zaproszenia, więc zapraszam do Lublina.